Poznajcie grę, która ukoi wasze nerwy. Przed wami relaks w postaci Line. Line to nowoczesna, minimalistyczna gra logiczna. Widać to już na ekranie startowym, na którym znajdują się jedynie przyciski przejścia do gry i włącznik efektów dźwiękowych. Pierwsza z opcji to etapy uprzednio przygotowane przez twórcę i pojawiające się w kolejnych aktualizacjach. Zestawy poziomów oznaczone są literami alfabetu, a każdy z nich zawiera 25 różnych etapów. Na dzień dzisiejszy zestawy kończą się na literze O, a więc do rozwiązania jest 375 łamigłówek. Jeśli to nadal za mało, to są tutaj też codzienne zestawy przygotowywane przez autora. Zasady Line są proste. Łączymy dwie te same figury z białym środkiem, po drodze zaznaczając wszystkie jednokolorowe figury tego samego rodzaju. Żadne dwie linie nie mogą się przecinać, a każdy element można wykorzystać tylko raz. Początkowe etapy są na tyle łatwe, że bardzo łatwo można się wciągnąć w zaznaczanie kolejnych i kolejnych ścieżek. Do czasu, aż pojawi się etap, przy którym trzeba będzie się chwilę zastanowić. Poziomy stają się oczywiście coraz trudniejsze, ale Line nie został stworzony, by frustrować. Trudniejsze części przeplatane są więc nimi tak, by zachować odpowiednią proporcję. Line ma także właściwości relaksacyjne, oferując przestrzenne, delikatne dźwięki i uspokajające, stonowane kolory. Nigdzie nie uświadczymy spowolnionych animacji, wszystko reaguje błyskawicznie, dając przy tym odpowiednią reakcję audiowizualną. Ta gra emanuje spokojem i harmonią wprost z japońskiego ogrodu zen. Jeśli szukaliście gry, przy której będziecie mogli w spokoju usiąść i odpocząć po ciężkim dniu, to myślę, że właśnie ją znaleźliście. Line dostępna jest na Windows Phone, Androidzie i iOS, ale wszędzie kosztuje około 8 zł.